Sport bliżej nas, Grzegorz Gabor. Witam i zapraszam na retransmisję eliminacji brązowego kasku, które odbyły się w ostatni dzień czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka imienia Pawła Waloszka w Świętochłowicach. To ostatnia z trzech imprez zaplanowanych w miesiącu w czerwcu, jeżeli chodzi o żużlowe zmagania. Dzisiaj przyjechali tutaj zawodnicy do Świętochłowic do lat 19 i oni będą walczyć o 8 miejsc premiowanych awansem do finału, który odbędzie się w Opolu 24 lipca. Drugi z półfinałów odbywa się w Ostrowie Wielkopolskim. Tam też ósemka awansuje do finału. Dziewiąty zawodnik będzie rezerwowym na ten właśnie finał w Opolu, który zostanie rozegrany, tak jak wspomniałem, 24 lipca. Ciężkie chmury nad stadionem Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka. To popołudnie, stąd też sędzia, pan Wojciech Grodzki, zdecydował, że zawody będą się odbywały bez prezentacji, a więc za chwilę start do pierwszego wyścigu, a obsada wygląda następująco. Marcin Turowski z numer 1, który zastąpił tutaj Patryka Rolnickiego, który potłukł się w czasie turnieju zaplecza kadry juniorów, który odbywał się w Lublinie. 2 Dawid Wawrzyniak, 3 Przemysław Liszka, 4 Daniel Kaczmarek, 5 Mateusz Burzyński, 6 Robert Chmiel, 7 Sebastian Niedźwiedź, 8 Kamil Wieczorek, 9 Mateusz Rząsa, 10 Patryk Wojdyło, 11 Michał Gruchalski, 12 Adrian Woźniak, 13 Marcin Kościelski, 14 Damian Stalkowski, miejsce numer 15 tutaj miał startować Dawid Krzyżanowski, jednak to miejsce pozostanie puste, bo Dawid Krzyżanowski do Świętochłowic nie dojechał i z numerem 16 uzupełnia stawkę Patryk Sitarek. Rzut okiem jeszcze na trybuny z jednej i z drugiej strony. Dość spora liczba kibiców. Przypomnijmy, że do 1000 osób może stadion Skałki w tej chwili mieścić. Jest to więc impreza niemasowa, stąd też niespełna 1000 osób zasiadło na trybunach stadionu przy ulicy Bytomskiej 40, a my oglądamy start do pierwszego wyścigu. Od krawężnika Turowski, Wawrzyniak, Liszka i Kaczmarek. I ten ostatni właśnie, który teraz wysforował się na pierwsze miejsce, a więc Daniel Kaczmarek, przed tymi eliminacjami był wskazywany jako jeden z tych zawodników, który dzisiaj tutaj będzie odgrywał pierwszoplanowe role i nie inaczej dzieje się już w tym pierwszym wyścigu. Daniel Kaczmarek, zawodnik FOGO Unii Leszno, to wychowanek właśnie tego klubu z Leszna, urodził się 2 czerwca 1997 roku i od najmłodszych lat interesuje się sportami motorowymi. Ma na swoim koncie m.in. młodzieżowego indywidualnego wicemistrza Wielkopolski, ma także na swoim koncie młodzieżowego mistrza Polski par klubowych, srebrny medal, przepraszam, młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych, tak więc na pewno jeden z najbardziej utytułowanych i kandydat dzisiaj tutaj do wygrania eliminacji, choć eliminacje brązowego kasku jak gdyby są mało ważne. Najważniejsze jest to, żeby dostać się do tego finału i tam pokazać się z dobrej strony. W eliminacjach niekoniecznie trzeba wygrywać i zwyciężać, przywozić 3 punkty, ale Daniel Kaczmarek, jak przystało na faworyta, przywozi zwycięstwo w swoim pierwszym starcie. 2 punkty dla Dawida Wawrzyniaka, 1 punkt zdobywa Marcin Turowski, bez zdobyczy punktowej Przemek Liszka w tym pierwszym wyścigu. Tak to właśnie wyglądało. Tak jak powiedziałem, sędzia Wojciech Grodzki postanowił, że tutaj nie będzie prezentacji. Gdzieś tam w oddali widać błyski, grzmoty. No, pozostaje mieć tylko nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. Dojedziemy spokojnie do samego końca i eliminacja brązowego kasku w Świętochłowicach wyłoni tą najlepszą ósemkę, która zaprezentuje się, przypomnijmy, 24 lipca w Opolu w wielkim finale. Drugi bieg, Mateusz Burzyński, tor pierwszy, tor drugi Sebastian Niedźwiedź, tor trzeci Robert Chmiel i tor czwarty Kamil Wieczorek. W takiej obsadzie i w takiej kolejności zawodnicy stanęli pod taśmą maszyny startowej. I za moment ta pójdzie w górę. Zobaczymy, kto w tym drugim wyścigu zwycięży. Na pewno Sebastian Niedźwiedź jest tutaj jednym z faworytów do wygrania tej gonitwy. On tutaj w Świętochłowicach już startował.
przed tygodniem w eliminacjach młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych, a więc konkretnie rzecz ujmując 23 czerwca. Wtedy zaprezentował się całkiem nieźle i dziś tutaj też powinien odgrywać pierwszoplanowe role. I tak też się dzieje w tym pierwszym wyścigu. On już na prowadzeniu, a więc Niedźwiedź w tej chwili jest pierwszy, natomiast cała pozostała trójka bardzo blisko siebie. W tej chwili drugi jest Wieczorek, zawodnik Rowu Rybnik. Na trzecim miejscu Robert Chmiel i to myślę, że taka niespodzianka in minus. Teraz jeszcze troszkę złe wejście w ten drugi wiraż, co automatycznie wykorzystał Mateusz Burzyński. No i rybniczanin spadł na ostatnią pozycję, a Burzyński ma jeszcze smak dobrać się do tej drugiej pozycji zajmowanej przez Kamila Wieczorka, niezagrożony do mety zwierza Sebastian Niedźwiedź. I jeżeli tutaj się nic nie wydarzy, a nic na to nie wskazuje, to on powinien przywieźć swoje pierwsze trzy punkty w tym drugim wyścigu. Sebastian Niedźwiedź na prowadzeniu, drugi w tej chwili jest Wieczorek, trzeci do mety zmierza Burzyński, a zamyka stawkę drugi z Rybniczan w tym wyścigu Robert Chmiel. No i w takiej kolejności dojechali, jak przed momentem mówiłem, a więc Sebastian Niedźwiedź 3 punkty, 2 punkty, Kamil Wieczorek 1 punkt, Mateusz Burzyński bez zdobyczy punktowej, a Robert Chmiel. Jeżeli chodzi o tego ostatniego zawodnika, to na pewno niespodzianka, w swoim pierwszym starcie Chmiel przywozi 0 punktów. My oglądamy już obsadę trzeciego wyścigu, tutaj w kasku czerwonym Patryk Wojdyło, w kasku niebieskim Michał Gruchalski, w kasku białym Mateusz Rząsa i w kasku żółtym Adrian Woźniak. Trudno w tym wyścigu wskazać faworytów. To młodzi zawodnicy, tak jak powiedziałem, do lat 19, a więc oni jeszcze w większości zbierają doświadczenie. Jest tutaj kilku już klasowych zawodników, podstawowych juniorów swoich drużyn, ale są też tacy zawodnicy, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na żużlowych torach i dla nich te eliminacje brązowego kasku mają być kolejnym krokiem w osiąganiu lepszych wyników w żużlowej karierze. Wystrzelił niczym z katapulty Michał Gruchalski. On już daleko z przodu, o pół prostej prawie wyprzedza swoich rywali, a tam na kolejnych pozycjach dość ciasno, blisko siebie. Drugi w tej chwili jest Wojdyło, trzeci Mateusz Rząsa i zamyka stawkę Adrian Woźniak, ale jeszcze mają do pokonania dwa okrążenia, więc tutaj jeszcze może coś na tych ostatnich pozycjach się zmienić, bo już wydaje się, że umocnił się na tej drugiej pozycji Patryk Wojdyło, ale o miejsce trzecie będzie pewnie trwała walka do samego końca. My oglądamy tego, który zmierza po swoje pierwsze trzy punkty. Michał Gruchalski rozpoczął ostatnie okrążenie i jeżeli chodzi o niego, to tutaj raczej się już nic nie zmieni. Reprezentant włókniarza Częstochowa zainkasuje pierwsze trzy punkty w starcie do wyścigu trzeciego. Na skałce w Świętochłowicach zadowolony Michał Gruchalski, 3 punkty, 2 Patryk Wojdyło, 1 punkt Adrian Woźniak i bez zdobyczy punktowej w tej trzeciej gonitwie Mateusz Rząsa. Czwarta gonitwa zakończy nam pierwszą serię startów. Tutaj pod taśmą maszyny startowej tylko trójka zawodników, jako że Dawid Krzyżanowski nie startuje, o czym wspominaliśmy, a więc pole pierwsze pozostanie puste, co widać. Z toru drugiego wystartuje Damian Stalkowski, na trzecim polu ustawił się Patryk Sitarek, a na czwartym uzupełnia stawkę tej czwartej gonitwy kończącej pierwszą serię startów Marcin Kościelski. Zielone światło zapalone, kierownik startu odszedł, no i zawodnicy wystartowali, mocno wszedł tam w krawężnik Damian Stalkowski, ale na niewiele się to zdało, bo po szerokim doskonale wykorzystał atut tego czwartego toru Marcin Kościelski i on już na prowadzeniu na razie obiera najbardziej optymalny tor jazdy tutaj na skałce w Świętochłowicach, zawodnik z Torunia, i wydaje się, że on zainkasuje swoje pierwsze punkty i to te najcenniejsze, a więc 3 punkty zainkasuje zwycięstwo, bo daleko z przodu już zmierza do mety Marcin Kościelski, drugi w tej chwili jest Damian Stalkowski, a zamyka stawkę Patryk Sitarek. No i torunianin pewnie zmierza po zwycięstwo w tej gonitwie. Tym wyścigiem zakończymy
pierwszą serię startów. Twardy tor przygotowany tutaj przez organizatorów w obawie właśnie przed tymi opadami deszczu, które gdzieś tam wiszą w powietrzu nad skałką. Na razie omijają obiekt przy ulicy Bytomskiej 40. I oby tak pozostało do końca. 3 punkty w tym czwartym wyścigu. Marcin Kościelski 2, Damian Stalkowski 1, Patryk Sitarek. Czwarta gonitwa za nami, a więc pierwsza seria startów zakończona. Każdy z zawodników już wyjechał po razie, a więc pewnie tam teraz w parku maszyn trwają zmiany przełożeń. Zębatki gdzieś pewnie fruwają w powietrzu, bo zawodnicy już coś wiedzą o torze na skałce, a więc mogą wspólnie ze swoimi mechanikami dokonać jakichś korek. A my oglądamy tych, którzy przyszli zobaczyć zmagania do finału brązowego kasku na skałce w Świętochłowicach. Za chwil parę rozpoczniemy drugą serię startów, a więc wyścig numer 5. Sędzią zawodów, tak jak już wspominałem, jest pan Wojciech Grodzki. Dzisiaj mamy także na skałce sędziego stażystę, którym jest Bartosz Matyśkiewicz. A my spoglądamy do programu. Marcin Kościelski z toru pierwszego w kasku czerwonym, z toru drugiego w miejsce wspomnianego Patryka Rolnickiego Marcin Turowski, z toru trzeciego Mateusz Burzyński i z toru czwartego Mateusz Rząsa. Od tego sezonu też pod taśmę maszyny startowej zawodników podprowadzają dziewczyny. Dziewczyny ze Świętochłowic. Przed rozpoczęciem tego sezonu odbył się casting, do którego zgłosiła się spora grupa dziewczyn. A te, które widoczne są na Państwa ekranach przed każdym biegiem, zostały zakwalifikowane, że tak mogę powiedzieć, do finałów, i to one się prezentują właśnie zawodnikom i kibicom na skałce w Świętochłowicach przed rozpoczęciem każdego wyścigu. Od krawężnika Kościelski, Turowski, Burzyński i Rząsa. Grzegorz Gnacy, kierownik startu, jeszcze ma tam jakieś uwagi do części zawodników, ale za moment powinno być wszystko dobrze i Wojciech Grodzki, sędzia tych zawodów, puści po raz kolejny taśmę do góry. Tak też się stało. Na tym etapie jeszcze cała czwórka razem. Teraz dwie pary przez moment się utworzyły. Nieco słabiej wystartował w tym wyścigu Kościelski, ale już na dojeździe do wejścia w łuk było widać, że napędza swój motocykl i zamknął Burzyńskiego, który w tej chwili jest drugi. Na trzecim miejscu zmierza do mety Turowski, a zamyka stawkę Mateusz Rząsa, jeden z mniej doświadczonych zawodników w tej stawce tego właśnie wyścigu piątego. Mateusz Rząsa, reprezentant klubu z Rzeszowa, a po swoje 3 punkty zmierza zawodnik w kasku czerwonym, a więc Marcin Kościelski. Jeżeli w takiej kolejności dojadą, to będzie drugie zwycięstwo zawodnika z Torunia i on po 2 startach będzie miał komplet 6 punktów, co znacznie go przybliży do finału brązowego kasku, który odbędzie się w Opolu. Nie daje tam jeszcze za wygraną w tym wyścigu Mateusz Burzyński, który próbuje odebrać tę pierwszą pozycję. Reprezentant Ekantor Faluba z Zielona Góra jednak nie zdołał tego uczynić, a więc 3 punkty dla Kościelskiego. 2 punkty zdobywa Burzyński, 1 punkt inkasuje Turowski, bez zdobyczy punktowej Mateusz Rząsa. Tak kończy się ta piąta gonitwa. Zadowolony na pewno po tym wyścigu Marcin Kościelski, ponieważ on ma komplet 7 punktów i jest już bardzo blisko finału. Zobaczymy, jak dalej będzie się to toczyć, ta eliminacja tutaj w Świętochłowicach. Na razie nie pada i tak jak powiedziałem, oby tak pozostało do samego końca, choć tor przez organizatorów tutaj bardzo dobrze przygotowany, na pewno odrobina deszczu z pewnością mu nie zaszkodzi. Gonitwa numer 6. Damian Stalkowski w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Patryk Wojdyło, w kasku białym Dawid Wawrzyniak i w kasku żółtym Robert Chmiel. Robert Chmiel, który tak słabo wystartował w swojej pierwszej gonitwie, teraz na pewno będzie chciał się pokazać z lepszej strony, jeżeli oczywiście myśli o finale, a więc popatrzmy. No i tak też się stało. Robert Chmiel, najszybszy w pierwszym wirażu, zamknął wszystkich swoich rywali. Pogubił się nieco Patryk Wojdyło, na szczęście kontynuuje jazdę, chociaż tego teraz nie widać na ostatnim miejscu. Drugi w tej chwili jest Dawid Wawrzyniak, a zamyka stawkę, tak jak powiedziałem, Patryk Wojdyło. Trzeci zmierza do mety Damian Stalkowski. W takiej kolejności zawodnicy już mocno rozjechani jadą w tej 6. gonitwie. No, jak na razie
mało tutaj walki, ale tak jak powiedziałem, po pierwsze nawierzchnia tego toru, mocno ubity, mocno twardy, powoduje, że trudno tutaj omijanki, a druga sprawa, że tutaj zawodnicy prezentują różne umiejętności i stąd też czasami trudną o tą walkę, choć Robert Chmiel, który teraz zmierza po 3 punkty, to przecież podstawowy zawodnik ekstraligowego ROW-u Rybnik. Kibice Speedway Fan Klubu ze Świętochłowic mocno tutaj trzymają kciuki za Rybniczan, którzy w Świętochłowicach czują się momentami jak u siebie w domu. Robert Chmiel 3 punkty, 2, Dawid Wawrzyniak 1 punkt, Damian Stalkowski bez zdobyczy punktowej, Patryk Wojdyło. Kończy się 6. gonitwa. Wracając jeszcze do tego, co powiedziałem, że zawodnicy z Rybnika mogą tutaj czuć się jak w domu. Otóż większość kibiców przecież jeździ do pobliskiego Rybnika na zmagania ekstraligowe. Tam kibicują Rybniczanom, bo to drużyna najbliższa tutaj żużlowym Świętochłowicom. Choć wszyscy mają nadzieję, że w Świętochłowicach żużel w wydaniu ligowym powróci. 7. gonitwa bez Krzyżanowskiego, a więc Gruchalski z toru pierwszego, z toru trzeciego Niedźwiedź i z toru czwartego Liszka. Wyścig numer 7. Zobaczymy. Sebastian Niedźwiedź doskonale zaprezentował się w swoim pierwszym starcie. Wygrał i nie inaczej jest tym razem. Zielonogórzanin pokazał, że jest mocny, choć zanim usadowił się Michał Gruchalski i na pewno zawodnik z Częstochowy nie będzie chciał odpuścić, będzie chciał pokazać, że to zwycięstwo w jego pierwszym starcie nie było dziełem przypadku i mocno tam kąsa zielonogórzanina, a niewidoczny na Państwa ekranach po jeden punkt zmierza Przemek Liszka. Jeszcze 2 okrążenia przed zawodnikami w tej 7. gonitwie, no i znowu coś więcej będziemy wiedzieć. Przed rozpoczęciem eliminacji brązowego kasku odbyła tutaj się konferencja. Prezydent Dawid Kostępski przedstawił projekt przebudowy stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka, tak aby on spełniał funkcje żużlowo-piłkarskie. Wszystko ma się zakończyć w 2018 roku. Czy tak rzeczywiście będzie? Oczywiście trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że już w niedługim czasie tutaj Śląsk Świętochłowice będzie mógł ścigać się w wydaniu ligowym na nowym, albo przynajmniej odrestaurowanym obiekcie. 3 punkty Sebastian Niedźwiedź, 2 Michał Gruchalski, 1 punkt Przemek Liszka. 7. gonitwa w takiej kolejności się właśnie zakończyła. A my będziemy oglądać za moment zmagania 8. biegu kończącego 2. serię startów. Tutaj Daniel Kaczmarek z toru 1. w kasku czerwonym, z toru 2. w kasku niebieskim Kamil Wieczorek, z toru 3. ustawi się do startu w tym wyścigu Adrian Woźniak i uzupełnia stawkę tej 8. gonitwy Patryk Sitarek. Czekają dziewczyny podprowadzające już na zawodników, którzy mają pojawić się w tej 8. gonitwie. Cała czwórka już na torze. Czas 2 minut powoli dobiega końca. Daniel Kaczmarek bardzo dobrze zaprezentował się w 1. gonitwie. On tutaj od wczesnych godzin porannych już był, jako że przyjechał prosto z Lublina do Świętochłowic. Przespał się w hotelu, a później przyjechał na stadion Skałki, aby wspólnie ze swoimi mechanikami przygotować sprzęt na start właśnie do tej eliminacji. Pokazuje, że ten śląski klimat mu służy, bo doskonale się spisuje w tej 2. gonitwie, zmierza po pewne 3 punkty. No i jeżeli w takiej formie będzie dzisiaj tutaj jeździł do samego końca, to raczej trudno z nim będzie wygrać. Zawodnik Fogo Unii Leszno Daniel Kaczmarek na prowadzeniu. Drugi w tej chwili jest zawodnik w kasku niebieskim, w kasku żółtym, przepraszam, Patryk Sitarek, trzeci Adrian Woźniak, a jadący przez moment na 2. miejscu Kamil Wieczorek z Rybnika nie kontynuuje już jazdy wskutek defektu. Na pewno szkoda, po swoim pierwszym starcie Wieczorek miał 2 punkty i z takim dorobkiem punktowym pozostania, więc po 2 startach będzie miał 2 punkty Rybniczanin, no i niezwykle trudne zadanie na swoje ostatnie 3 wyścigi, a my mamy tutaj na obrazku ostatni wiraż w wykonaniu Daniela Kaczmarka, który inkasuje 2. zwycięstwo, więc po 2 startach ma komplet 6 punktów. 2 punkty zdobywa w tej 8. gonitwie Patryk Sitarek, 1 punkt dla Adriana Woźniaka, bez zdobyczy punktowej Kamil Wieczorek, który rozpoczął całkiem nieźle, ale jak Państwo widzieli, na 2. pozycji motocykl odmówił mu posłuszeństwa, no i musiał zjechać na murawę
a teraz pewnie w parku maszyn mechanicy zastanawiają się, co też takiego się stało i będą pewnie pracować nad tym, aby przywrócić jego maszynę do stanu używalności. Dziewiąta gonitwa rozpoczynająca trzecią serię startu, przepraszam, w kasku czerwonym Robert Chmiel, w kasku niebieskim Patryk Sitarek, w kasku białym Marcin Turowski i w kasku żółtym Michał Gruchalski. Cała czwórka już ustawiona, za moment zastygną nieruchomo przez kilka sekund, aby wyruszyć do boju w tej dziewiątej gonitwie. Popatrzył przez moment Robert Chmiel, gdzie są jego rywale. On doskonale rozegrał ten pierwszy łuk, ale wszystko tutaj jeszcze nie jest przesądzone, bo doskonale po zewnętrznej poradził sobie tam Michał Gruchalski i on w tej chwili jest na prowadzeniu, a więc reprezentant z Częstochowy. Drugi w tej chwili jest Robert Chmiel, na trzecim miejscu Marcin Turowski zmierza do mety. No i teraz wielki, wielki pech Michała Gruchalskiego. On notuje defekt, już nie będzie kontynuował jazdy. Szkoda, bo był na prowadzeniu i zmierzał pewnie po 3 punkty, a teraz pogubił się jeszcze ten, który startuje tutaj w miejsce Patryka Rolnickiego, a więc Marcin Turowski. Na szczęście nic się nie stało młodemu zawodnikowi z Torunia. On jednak już opuścił tor, no i taki niecodzienny przebieg, choć w zawodach juniorskich, młodzieżowych często się tak zdarza, że w komplecie zawodnicy nie dojeżdżają. Nic raczej tutaj się już nie zmieni. Robert Chmiel zainkasuje pewnie te 3 punkty, 2 zdobędzie Patryk Sitarek, a jeżeli tak, to Robert Chmiel po tym nie najlepszym początku będzie miał na swoim koncie drugie zwycięstwo, no i już będzie pewnie nieco spokojniejszy przed swoimi dwoma ostatnimi startami. Chmiel 3 punkty, 2 punkty Sitarek, nie dojeżdża wskutek defektu Michał Gruchalski, upada także Marcin Turowski, nie kończy tego wyścigu. Zdobywa więc 0 punktów. No i tak wyglądała bez większych historii ta dziewiąta gonitwa, choć na początku zapowiadało się całkiem nieźle. Mieliśmy trochę walki w tym pierwszym wirażu na przeciwległej prostej, ale to wszystko, co mogliśmy uraczyć, jeżeli chodzi o ściganie w tej dziewiątej gonitwie. A dziesiąty bieg, Adrian Woźniak w kasku czerwonym, Mateusz Burzyński w kasku niebieskim. Pole numer 3 pozostaje puste, ponieważ tutaj miał się zameldować Dawid Krzyżanowski i z toru czwartego, z najbliżej ogrodzenia, Dawid Wawrzyniak. Poszła taśma w górę, doskonale wystartował zawodnik w kasku czerwonym, a więc Adrian Woźniak, choć cała trójka niezwykle blisko siebie, lepiej w tej chwili radzi sobie Dawid Wawrzyniak, który jest drugi, trzeci zmierza do mety Mateusz Burzyński, który w swoim pierwszym starcie zainkasował 1 punkt. Adrian Woźniak po pierwszym swoim starcie miał 1 punkt. Podobnie było w drugiej gonitwie, no a teraz wreszcie zmierza po zwycięstwo. Jeżeli w takiej kolejności dojadą zawodnicy, to Woźniak będzie miał 5 punktów i ciągle jeszcze realną szansę na awans do finału brązowego kasku w Opolu. Teraz już stawka się nieco rozciągnęła, popatrzył jeszcze Adrian Woźniak, gdzie są jego rywale, tak kontrolnie. Wawrzyniak w tej chwili na drugim miejscu, on chyba się już tą pozycją zadowoli, zresztą pewnie nie będzie miał innego wyjścia, bo sporo metrów dzieli go od tej pierwszej pozycji, a zamyka stawkę startujący tutaj w kasku niebieskim Mateusz Burzyński. Ostatni wiraż i meta, Adrian Woźniak 3 punkty, 2 punkty, Dawid Wawrzyniak 1 punkt, Mateusz Burzyński. Kończy się dziesiąta gonitwa, a więc 10 wyścigów za nami, kolejne 10 jeszcze przed nami, o ile nie będzie potrzeby rozegrania jakichś biegów dodatkowych. Na razie nie jesteśmy w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale tak po 20 gonitwie może się zdarzyć. 11 bieg, Kamil Wieczorek z toru drugiego, z toru drugiego miał startować Mateusz Rząsa, ale po dwóch swoich nieudanych startach i braku sprzętu na kolejne wycofał się z zawodów. Z toru trzeciego Przemysław Liszka i z toru czwartego Damian Stalkowski, a więc ten wyścig również w trzyosobowym zestawieniu. Tutaj Kamil Wieczorek na pewno będzie chciał udowodnić, że przyjechał do Świętochłowic walczyć o awans i po tym swoim drugim, nie najlepszym starcie, kiedy zanotował defekt na drugim miejscu, teraz pokazuje, że
Jest moc w jego motocyklu i w nim samym zmierza po 3 punkty. Na drugim miejscu w tej chwili do mety podróżuje sobie Damian Stalkowski, a zamyka stawkę Przemysław Liszka, niewidoczny na Państwa ekranach. Podniosło teraz nieco zawodnika w kasku żółtym, jednak Damian Stalkowski opanował tą niebezpieczną sytuację. Pociągnęło go trochę do ogrodzenia, ale raczej niezagrożony zmierza tutaj sobie po 2 punkty. Jeden punkt pewnie przywiezie zawodnik, który startuje tutaj w kasku białym, a więc Przemysław Liszka. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, no i raczej chyba tak ten wyścig się zakończy, jak widać teraz na ekranach, a więc 3 punkty dla zawodnika Rowu Rybnik Kamila Wieczorka, 2 punkty zdobywa Damian Stalkowski, 1 punkt Przemek Liszka. Nie przystąpił do tego wyścigu w ogóle Mateusz Rząsa wskutek tego, że nie posiada już w swoim boksie motocykla sprawnego do tego, żeby kontynuować tutaj eliminację w Świętochłowicach. 12. gonitwa Marcin Kościelski z toru pierwszego, z toru drugiego Daniel Kaczmarek, z toru trzeciego Patryk Wojdyło i z toru czwartego Sebastian Niedźwiedź. No i to jest ciekawe rozdanie, bowiem i Kościelski, i Kaczmarek, i Niedźwiedź mają komplet 6 punktów po 2 startach. No ktoś pewnie będzie musiał tutaj wygrać, ktoś będzie musiał przyjechać na ostatnim miejscu. Zdecydowanie najmniej stawiany w roli faworytów do zwycięstwa Patryk Wojdyło, on ma po 3 startach zaledwie 2 punkty. Po 2 startach, przepraszam, 2 punkty i raczej tutaj nie zanosi się na to, aby ten dorobek w tej stawce przynajmniej powiększył, choć tego mu życzymy. Kościelski, Kaczmarek, Wojdyło, Niedźwiedź. No i poszła taśma w górę. Kto najlepiej? Najlepiej oczywiście ten w kasku niebieskim, a więc reprezentant FOGO Unii Leszno, Daniel Kaczmarek, popatrzył przez moment kątem oka, gdzie tam jest Sebastian Niedźwiedź, ten tuż za jego plecami na drugim miejscu, ale trzeci jedzie w tej chwili Kościelski, który doskonale wszedł do krawężnika i wykorzysta w pełni ten błąd Sebastiana Niedźwiedzia. No zupełnie się pogubił zielonogórzanin na wejściu w ten drugi wiraż, spadł na trzecią pozycję i po 2 dobrych startach teraz nieco słabiej, a doskonale radzi sobie tutaj po raz trzeci w Świętochłowicach Daniel Kaczmarek. Daleko, daleko już z przodu zmierza po kolejne 3 punkty. Jeżeli w takiej kolejności dojadą zawodnicy, to Kaczmarek będzie samotnym liderem, będzie miał na swoim koncie komplet 9 punktów i perspektywę zwycięstwa w dzisiejszych zawodach. Drugi w tej chwili jest Marcin Kościelski, trzeci Sebastian Niedźwiedź i zamyka stawkę Patryk Wojdyło. Mocno już rozciągnięta cała czwórka zawodników w tej 12. gonitwie kończącej trzecią serię startu, a więc no raczej tutaj się chyba już nic nie zmieni. Tak jest, Daniel Kaczmarek jeszcze popatrzył tak dla pewności, gdzie są rywale, a więc Kaczmarek 3 punkty, 2 Kościelski, 1 punkt Niedźwiedź, bez punktu Wojdyło. No i cóż, i mamy w tej chwili samotnego lidera, którym jest Daniel Kaczmarek. On ma po 3 startach komplet 9 punktów i widząc w jakiej jest dyspozycji, trudno przypuszczać, aby ktoś był w stanie przynajmniej na tym etapie zawodów z nim wygrać. Ale wszystko może się zdarzyć, bo tak jak powiedziałem, to są zawody juniorskie, zawody młodzieżowców, choć najlepiej zdecydowanie, co widać na obrazkach, prezentuje się tutaj Daniel Kaczmarek i on pewnie też powoli już będzie myślał o finale, ponieważ mając na swoim koncie 9 punktów, myślę, że spokojnie może szykować się do finału brązowego kasku w Opolu 24 lipca, bez względu na to, jak zakończy 2 ostatnie swoje starty. 13. wyścig rozpoczynający 4. serię startów. Sebastian Niedźwiedź z toru pierwszego, z toru drugiego Adrian Woźniak, z toru trzeciego Damian Stalkowski i z toru czwartego Marcin Turowski. No i teraz Sebastian Niedźwiedź już nie popełnia takiego błędu jak we wcześniejszym swoim starcie, przed momentem zakończonym, kiedy to przyjechał na trzeciej pozycji. Teraz już pewnie od startu do mety prowadzi, ale też ma rywali nieco słabszych, przynajmniej w teorii, choć w praktyce też, bo wyniki mówią same za siebie. Pierwszy jest Niedźwiedź, drugi w tej chwili Woźniak, trzeci Stalkowski i czwarty Turowski. Na jednym kole bawi się tutaj już jazdą Sebastian Niedźwiedź. On wie, że jeżeli dojedzie
na tej właśnie pierwszej pozycji, to też już powoli będzie mógł szykować się do finału, ponieważ będzie miał po czterech swoich startach 10 punktów, a więc to już spora zaliczka i perspektywa spokojnego wjechania do finału. Na drugim miejscu jest w tej chwili Woźniak i on też jeszcze z realną szansą na finał w Opolu. Daleko, daleko z przodu Sebastian Niedźwiedź i on teraz jako zwycięzca tej 13 gonitwy mija linię mety, a więc 3 punkty Niedźwiedź, 2 punkty Woźniak, 1 punkt Stalkowski bez punktu. Marcin Turowski w tej 13 gonitwie otwierającej czwartą serię startów. No i już znamy coraz więcej odpowiedzi na pytania, które nas nurtują, a więc to, kto znajdzie się w tej pierwszej ósemce premiowanej awansem do finału brązowego kasku, który odbędzie się w Opolu 24 lipca, a więc już całkiem niebawem. 14 gonitwa. Dawid Wawrzyniak z toru drugiego, z toru pierwszego Marcin Kościelski, z toru trzeciego Kamil Wieczorek i z toru czwartego Michał Gruchalski. Doskonale wystrzelił niczym z katapulty tam z trzeciego pola Wieczorek, ale na pewno tutaj nie będzie mu ułatwiał zadania, co widać na tych pierwszych metrach. Dawid Wawrzyniak, on bardzo blisko zawodnika z Rybnika, trzeci w tej chwili jest zawodnik Eko Dir Włókniarz Częstochowa, Michał Gruchalski, no i zamyka stawkę Marcin Kościelski. Już nieco uspokojona ta sytuacja, jeżeli chodzi o walkę o 3 punkty, ponieważ Wieczorek, który tutaj zanotował defekt w drugim swoim starcie, teraz zmierza po drugie zwycięstwo. Jeżeli tak dojedzie, to będzie miał 8 punktów na swoim koncie. No i też będzie już bardzo blisko finału Rybniczanin. Rozpoczynają ostatnie okrążenie, daleko, daleko z przodu już Wieczorek. Na kolejnych pozycjach jeszcze coś być może się zmieni. Jeszcze nie powiedział tutaj ostatniego słowa, na pewno Marcin Kościelski, choć teraz pogubił się na wejściu w ten pierwszy wiraż, no i raczej tu już nie zagrozi chyba zawodnikowi z Częstochowy, tak też się stało. 3 punkty w tej gonitwie dla Kamila Wieczorka, 2 punkty zdobywa Wawrzyniak, 1 punkt Gruchalski, bez zdobyczy punktowej Kościelski. Tak kończy się ta 14 gonitwa, blisko finału już wspomniany zawodnik Rowu Rybnik, Kamil Wieczorek, a na pewno jeszcze o ten finał będzie walczył Wawrzyniak w swoim ostatnim starcie, jako że on po czterech startach ma 8 punktów i też realną szansę na to, żeby w finale wystartować. 15 bieg. Patryk Sitarek w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Przemek Liszka, w kasku białym Patryk Wojdyło i w kasku żółtym Mateusz Burzyński. Taśma poszła w górę, cała trójka razem, nieco odstawał na wejściu w ten łuk Przemek Liszka. Upadł teraz Patryk Wojdyło, wyścig przerwany, choć podniósł się. Mimo że było to na pierwszym wirażu, mógł liczyć na to, że sędzia na pewno przerwie ten wyścig i powtórzy w pełnej obsadzie, to jednak podniósł się i myślę, że za to należą się młodemu zawodnikowi brawa, że nie kalkulował tutaj skutek tego, że upadł i liczył na to, że sędzia przerwie i powtórzy, tylko wstał, a mimo to sędzia Wojciech Grodzki nacisnął przerwanie wyścigu i cała czwórka jeszcze raz pod taśmą maszyny startowej. Sitarek, Liszka, Wojdyło, Burzyński, gonitwa numer 15, teraz już chyba bez większych problemów, słabo Przemek Liszka, który daleko, daleko z tyłu jedzie już po tych pierwszych metrach i nic nie wskazuje na to, żeby tutaj był w stanie nawiązać walkę ze swoimi rywalami. A kto z przodu? Z przodu Mateusz Burzyński, drugi w tej chwili jest Patryk Sitarek, a trzeci Patryk Wojdyło. Upadł, znikł z naszych ekranów Przemek Liszka, wyścig przerwany i pewnie Przemysław Liszka będzie wykluczony. Zawodnik Sparty Wrocław leży na torze. Pozostaje mieć tylko teraz nadzieję, że nic młodemu zawodnikowi się nie stało, że za moment będzie mógł kontynuować jazdę. Z naszej perspektywy wygląda to dobrze, choć nie podnosi się Liszka z toru, wyjeżdża karetka. No i powtarzane, ta 15 gonitwa jeszcze raz,
Miejmy nadzieję, że teraz już po raz ostatni znowu doskonale Mateusz Burzyński, drugi w tej chwili jest Wojdyło, a trzeci zmierza do mety Sitarek, który miał teraz trochę problemów z wejściem w ten drugi łuk, choć teraz mocno tam zagroził zawodnikowi z drugiej pozycji, którym jest Wojdyło, a nie zagrożony do mety, podróżuje sobie w tej 15 gonitwie Mateusz Burzyński. Mateusz Burzyński, zawodnik Ekantor Falubas Zielona Góra, po swoich trzech startach ma na koncie 4 punkty. Jeżeli teraz wygra, będzie miał tych punktów 7, a wszystko na to wskazuje, że tak właśnie będzie. Znalazł chyba tam właściwe przełożenie zawodnik z Zielonej Góry i on już daleko, daleko, prawie o całą prostą wyprzedza swoich rywali. Rozjechała się stawka tej 15 gonitwy, drugi w tej chwili jest Wojdyło, trzeci Sitarek i raczej tutaj chyba się już nie zmieni. Patryk Sitarek raczej tym biegiem przypieczętował to, że w finale chyba się nie znajdzie, choć kto wie, ma tych punktów 6, przepraszam, po 4 startach i przed sobą jeszcze jeden wyścig, ale po kolei. 3 punkty Burzyński, 2 punkty Wojdyło, 1 punkt Sitarek, tak kończy się ta 15 gonitwa. No i cóż, na pewno już wiemy, kto mniej więcej w tym finale się znalazł i kto może się znaleźć, choć pewnie wszystko wyjaśni ostatnia seria. Nim ta, to jeszcze gonitwa 16, a więc kończąca 4. serię startów. Mateusz Rząsa, to miejsce pozostaje puste, gdyż on się wycofał, tak jak powiedziałem już wcześniej. Robert Chmiel z toru drugiego i z toru trzeciego Daniel Kaczmarek. Nie startuje Dawid Krzyżanowski, który od samego początku tutaj w Świętochłowicach nie melduje się pod taśmą maszyny startowej, jako że go nie ma, więc takim niecodzienny obrazek, dwóch tylko zawodników pod taśmą maszyny startowej i dwóch nie byle jakich zawodników, Bochmiel i Kaczmarek, ale w tym rozdaniu zdecydowanie lepszy Daniel Kaczmarek, choć Robert Chmiel wydaje się, że on jest zadowolony, co widać jak przejeżdża tutaj na prostych obok nas i obok Speedway Fan Klubu ze Świętochłowic, kibiców Śląska Świętochłowice. On cieszy się, bo te 2 punkty na pewno mu w zupełności wystarczą do tego, żeby powoli szykować się już do finału, a Daniel Kaczmarek, jak przystało na lidera, zmierza po kolejne 3 punkty. Będzie miał tych punktów po 4 startach komplet, 12. Dzisiaj raczej chyba nie do ugryzienia ten zawodnik ma, co prawda przed sobą jeszcze jeden start, ale trudno sobie wyobrazić, żeby Kaczmarek mógł dzisiaj przyjechać na pozycji innej niż pierwsza. Owacyjnie na jednym kole, Kaczmarek 3 punkty, 2 Chmiel i tylko dwójka zawodników nam kończy ten wyścig, jako że pod taśmą maszyny startowej w tej 16 gonitwie nie zameldował się ani Rząsa, ani Krzyżanowski. Ten pierwszy wskutek braku sprzętu, a ten drugi wskutek tego, że do Świętochłowic w ogóle nie przyjechał na tą eliminację brązowego kasku. 17 gonitwa rozpoczyna nam ostatnią serię startów. Marcin Turowski w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Kamil Wieczorek, Dawid Krzyżanowski miał stanąć tutaj na polu numer 3 i Patryk Wojdyło w kasku żółtym. Doskonale Kamil Wieczorek, on już jest na pierwszym miejscu, na drugim w tej chwili zmierza do mety Patryk Wojdyło, zamyka stawkę Marcin Turowski, choć w tym wypadku zainkasuje jeden pewnie cenny punkt, a to co się teraz stało na pierwszej pozycji to chyba wie tylko Kamil. Kamil Wieczorek położył motocykl, nie wiem, być może wystraszył się, że zmierza do bandy, a być może jakiś defekt motocykla, choć to jeden z bardziej doświadczonych w tej stawce zawodników, co pokazał we wcześniejszych biegach, ale na pewno będzie skutek tego, że już tego wyścigu nie ukończy, z niecierpliwością czekał na wyniki, ponieważ po 5 startach będzie miał zaledwie 8 punktów, a to może nie wystarczyć do startów w finale brązowego kasku. Cieszy się Patryk Wojdyło, ponieważ te 3 punkty co prawda raczej do finału nie wystarczą, ale on się cieszy, bo to jest jego pierwsze
zwycięstwo w Świętochłowicach. Pierwsze i ostatnie, bo to ostatni jego start dzisiaj na skałce. Trzy punkty, Wojdyło, 2 punkty Turowski. Nie kończy tego wyścigu Wieczorek, który no, jest trochę pechowcem dzisiejszej eliminacji. Najpierw defekt, później przed momentem, co było widać, upadek i nie kontynuował już jazdy zawodnik z Rybnika. Ma po 5 startach zaledwie 8 punktów, ale ratuje go na pewno to, że ma 2 zwycięstwa i 1 drugie miejsce, więc w tym wypadku na pewno jest w lepszej sytuacji, aniżeli nawet ci, którzy kończyli wszystkie wyścigi, a na przykład nie wygrali ani jednego biegu. 18 gonitwa, Mateusz Rząsa z toru pierwszego tutaj miał stanąć, a nie stanie, więc to pole pozostanie puste, ale na drugim polu startowym usadowi nam się Dawid Wawrzyniak, na trzecim stanie Sebastian Niedźwiedź, a z czwartego wyruszy w podróż do tej 18 gonitwy Patryk Sitarek. Sebastian Niedźwiedź na pewno zdecydowanym faworytem, chociaż Dawid Wawrzyniak też pokazywał tutaj, że z dalekiego Gdańska przyjechał tutaj walczyć o finał. Ma po 4 startach 8 punktów, no i na pewno realną szansę na to, żeby wjechać do finału brązowego kasku 24 lipca w Opolu. Startowali cała trójka razem, choć pokerowo rozegrał ten pierwszy wiraż zawodnik w kasku żółtym. On wydawało się, że najsłabiej tutaj wystartował, ale jest na drugiej pozycji, co jest na pewno pewną niespodzianką, ale już ta pozycja odbita przez Sebastiana Niedźwiedzia, choć Sitarek tutaj nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, więc no, trochę się męczy z zawodnikiem Polonii Bydgoszcz Zielonogórzanin, choć teraz wydaje się, że ta sytuacja została przez niego opanowana, a na pierwszym miejscu zmierza sobie do mety zawodnik Renault z Dunek Wybrzeże Gdańsk. Po 3 punkty, jeżeli tak dojadą, to Dawid Wawrzyniak będzie miał punktów 11. No i pewny finał. Rozpoczęli ostatnie okrążenie, Sebastian Niedźwiedź po tym trochę słabszym starcie. Teraz próbuje jeszcze gdzieś tam myśleć o wysforowaniu się na tą pierwszą pozycję, choć 2 punkty na pewno w tej 18 gonitwie w zupełności mu wystarczą w dojechaniu do finału. Kończy się ta 18 gonitwa, 3 punkty Dawid Wawrzyniak, 2 punkty Sebastian Niedźwiedź, 1 Patryk Sitarek. No i cóż, i to już po raz ostatni nam ta trójka się zaprezentowała. Oni zjeżdżają już do parku maszyn. Pewnie za chwilę będą pakować sprzęt i udawać się pod prysznic. Na pewno Sebastian Niedźwiedź i Dawid Wawrzyniak zadowoleni, ponieważ oni mogą sobie zarezerwować 24 lipca na finał brązowego kasku. A co dalej? W 19 gonitwie z toru drugiego miał wystartować Przemek Liszka, który tak upadł niefortunnie, został odwieziony do szpitala w ostatecznym rozrachunku i już nie będzie startował. Adrian Woźniak, Marcin Kościelski i Robert Chmiel w takiej kolejności. Kask niebieski, biały i żółty. I najlepiej właśnie ten ostatni, Rybniczanin, już na pierwszym miejscu zmierza po 3 punkty, a Marcin Kościelski w Świętochłowicach też prezentuje się całkiem nieźle i on tutaj będzie chciał pokazać, że te jego 8 punktów wcześniej zdobyte nie jest dziełem przypadku i blisko zawodnika z Rybnika, choć teraz nieco się pogubił. Ogląda to wszystko tylko Adrian Woźniak, spokojnie jadący na trzecim miejscu. Adrian Woźniak po swoich 4 startach całkiem niezły dorobek punktowy, 7 punktów. Jeżeli dorzuci ten jeden punkt, będzie miał 8, a więc tyle samo między innymi ile Kamil Wieczorek, ale na podsumowanie jeszcze pozostanie chwila czasu po zakończeniu tej 20 gonitwy, ponieważ 19 bieg jeszcze ciągle trwa. Robert Chmiel zmierza po 3 punkty i raczej w takiej kolejności dojadą, a wszystko nam wyjaśni ostatni wspomniany 20 bieg. Nim ten, to jeszcze wyniki oficjalne tej 19 gonitwy. Robert Chmiel 3 punkty, 2, Marcin Kościelski 1 punkt, Adrian Woźniak, no i wydaje się, że cała trójka ma szansę być w finale, to znaczy na pewno Robert Chmiel, który ma punktów 11, ale na pewno nie jest bez szans Marcin Kościelski, a raczej na pewno Marcin Kościelski w tym finale się znajdzie, bo ma punktów, jak szybko liczymy, 10, a więc też w finale wystartuje, a oczekiwać na swoją szansę startu w finale pewnie będzie do samego końca Adrian Woźniak.
ale popatrzmy na to, co dzieje się w 20. gonitwie. Tutaj Mateusz Burzyński z toru pierwszego, z toru drugiego, w kasku niebieskim Damian Stalkowski, w kasku białym z toru trzeciego Michał Gruchalski i Daniel Kaczmarek w kasku żółtym. No, na pewno ciekawa obsada tej 20. gonitwy. Szybko patrzymy do punktacji. Damian Stalkowski ma punktów w tej chwili 6. Michał Gruchalski, popatrzmy, ma punktów 6. Daniel Kaczmarek, tutaj oczywiście nie musimy mówić, że ma komplet 12 punktów i już pewny awans, a jeszcze przed sobą perspektywę jednego startu. No i Mateusz Burzyński, który również nieźle 7 punktów, a więc no, cała czwórka ma szansę na to, żeby znaleźć się w finale brązowego kasku. Oczywiście tutaj w tym wyścigu wszystko na to wskazuje, że Daniel Kaczmarek raczej przypieczętuje awans z pierwszego miejsca. On na polu czwartym po tym doskonałym starcie już jest na pierwszym miejscu, a na pozostałych trwa zacięta walka. W tej chwili lepszy Mateusz Burzyński, na trzecim miejscu przepraszam, Michał Gruchalski w kasku białym, zawodnik jako Dir Włóknia z Częstochowa, jest w tej chwili drugi. Na trzecim i czwartym miejscu, chciałem powiedzieć, kolejno właśnie Burzyński i Stalkowski, ale doszło tam do kontaktu. Mateusz Burzyński przewrócił Damiana Stalkowskiego, no i decyzją sędziego został wykluczony. Zupełnie takie niepotrzebne wykluczenie, teraz potwierdzenie tego faktu właśnie. Mateusz Burzyński wykluczony, a miał realną szansę, żeby dojechać do tego finału. Nawet całkiem nieźle prezentował się w tej gonitwie, mimo że jechał na dalszej pozycji, to jednak wydaje się, że ten jeden punkt mógłby wystarczyć do finału, a tak, no cóż, tak kończy zawody w Świętochłowicach z dorobkiem zaledwie 7 punktów. Daniel Kaczmarek powtarza to, co wcześniej, znowu jest na pierwszym miejscu, zmierza po 3 punkty, drugi w tej chwili jest Damian Stalkowski, a po 1 punkt jedzie sobie Michał Gruchalski z Częstochowy. Michał Gruchalski na pewno ma czego żałować tego defektu na punktowanej pozycji, bo gdyby nie to, to miałby tych punktów znacznie więcej, a jeżeli dorzuci w tej 20. gonitwie tylko jeden punkt, to będzie miał ich w sumie 7 i raczej chyba będzie musiał zapomnieć o finale, ale Damian Stalkowski o tym finale będzie mógł realnie myśleć, ponieważ jeżeli dorzuci 2 punkty, będzie miał punktów 8. No a Daniel Kaczmarek, klasa sama w sobie dzisiaj w Świętochłowicach. Wszystkie wyścigi wygrane, już praktycznie rzecz biorąc na starcie. Nikt mu tutaj nie zagroził, on zmierza po komplet punktów i tak też się stanie. No i będzie na pewno jednym z faworytów do zwycięstwa w finale brązowego kasku Anno Domini 2016. Kaczmarek 3 punkty, 2 Stalkowski, 1 punkt Gruchalski. Nie kończy tego wyścigu wykluczony wcześniej Burzyński. No a szkoda, no i cóż, i wiemy już na pewno, że z kompletem punktów kończy te zawody Daniel Kaczmarek. On pewnie wjeżdża sobie do finału, cieszą się zawodnicy, dziękują kibicom na skałce. Na drugim miejscu zawody zakończył Sebastian Niedźwiedź, 12 punktów, 11 punktów zdobył Dawid Wawrzyniak. Na trzecim miejscu zakończył start w Świętochłowicach, 4 miejsce dla Roberta Chmiela, 11 punktów, 5. Marcin Kościelski 10 punktów, Kamil Wieczorek 8 punktów, 8 punktów, przepraszam, również Adrian Woźniak, który finiszował na 7 miejscu, i 8 miejsce Damian Stalkowski, również 8 punktów, a więc chyba najbardziej ulżyło Wieczorkowi, który z upadkiem i z defektem zakończył zawody z 8 punktami i jeszcze dało mu to 6 pozycję. O miano rezerwowego, a więc tego, który jako 9 wjedzie do finału, rozegrano bieg dodatkowy. Tutaj najlepszy okazał się Mateusz Burzyński, który w klasyfikacji końcowej miał 7 punktów, ale to zwycięstwo w biegu dodatkowym pozwoliło mu na zdobycie 9 pozycji, no i będzie pełnił rolę rezerwowego na finał 24 lipca właśnie w Opolu.
No i cóż, szanowni Państwo, to wszystko, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Kończy się ten meeting żużlowy. Trzy czwartki, 16, 23 i 30 tutaj warczały motocykle żużlowe. Młodzieżowcy przyjechali do Świętochłowic, aby walczyć o finały indywidualnych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski par klubowych, a także brązowego kasku tego turnieju, który przed momentem się zakończył. Dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy ze stanowiska komentatorskiego. Wspólnie z naszym operatorem żegnam się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Komentować te zawody miał dla Państwa przyjemność Grzegorz Gabor.